Szanowni, to jest druga część streszczenia naszej dzisiejszej lekcji. Kiedy już rozejrzeliśmy się w jednostkach, to zajęliśmy się przeliczaniem z jednostek takich naturalnych, zwyczajowych, na jednostki fizyczne. W szczególności na jednostki podstawowe układu SI. No i bardzo dobrym takim laboratorium do tego są przepisy kulinarne. Większość tych przepisów, jak się okazało, już używa prawidłowych jednostek fizycznych, ale znalazłem takie, które wyrażone są na przykład w ten sposób. Bułeczki drożdżowe, 2,5 szklanki mąki pszennej. No i co to jest 2,5 szklanki? W internecie jest kalkulator kuchenny. Link do tego kalkulatora dostaniecie w streszczeniu. No i jak tutaj przejdziemy sobie na ten kalkulator i wpiszemy 2,5 szklanki mąki pszennej. Nie, to trzeba wybrać. 2,5 szklanki mąki i tu jest 500. Uznaliśmy, że będziemy 500-ką robić to ciasto, te bułeczki z 500. No to okazało się, że to jest 325 gramów w jednostkach fizycznych. Tak? Te 2,5 szklanki to jest 325 gramów. A zatem 325 tysięcznych kilograma. No i postąpiliśmy tak samo z wszystkimi tymi wielkościami. Potem jeszcze przeliczyliśmy, ile to jest 50 minut na sekundy. Jedna minuta to jest 60 sekund. 50 razy 60 to jest 5 razy 6, czyli 30 i jeszcze razy 100, czyli 3000 sekund. I obliczyliśmy też, jaka jest temperatura piekarnika, zalecana temperatura piekarnika w kelwinach. 453 kelwiny. No i bawiliśmy się tym dalej. Jest kolejny przepis. Macie te przepisy na kartkach. Bardzo się Wam podobały. Zachęcam do tego, żeby zrobić taki przepis. To znaczy zrobić któreś z tych ciast, o których żeśmy rozmawiali na lekcji. Może nawet napiszę o tym z prośbą do rodziców. Tu jeszcze będzie pewnie okrągły placek śliwkowy z posypką. Przepis jest nieco dłuższy. Jeżeli ktoś z Was zgubił tą kartkę i napisze do mnie maila, to ja oczywiście chętnie mu ten przepis wyślę. I to chyba cała historia, jeśli chodzi o ten przeliczanie z jednostek zwyczajowych na jednostki fizyczne. Na końcu rozmawialiśmy o tym, że o różnicy między masą i ciężarem. O tym, że masa to jest miara ilości materii. I masa każdego z nas jest taka sama, niezależnie od tego, w którym miejscu we wszechświecie się znajdujemy. Czy znajdujemy się na Ziemi, czy na Księżycu, czy na Marsie, czy na Wenus, czy na Saturnie. Masę mamy zawsze taką samą. To jest nasza własność. Masa jest własnością ciała. Natomiast ciężar to jest związany z własnością pola grawitacyjnego, grawitacji w tym miejscu, w którym znajduje się dane ciało i im silniejsze jest to przyciąganie grawitacyjne, tym większa siła grawitacji działa na nas i tym większy mamy ciężar, więc będziemy mieli inny ciężar na Ziemi i inny ciężar na przykład na Księżycu. No i z tym związany jest problem przesyłania sobie przepisów we wszechświecie. Tutaj powiedzieliśmy, że jednostki na Ziemi służą temu, żeby
jednoznacznie określać wielkości fizyczne. No, ale z drugiej strony okazuje się, że jeżeli chcemy przesłać przepis na Księżyc, to łatwiej jest i mieć gwarancję, że odbiorca tego przepisu na Księżycu odważy, czy też uzyska tą samą ilość na przykład mąki. Bo to ilość materii, ilość mąki decyduje o powodzeniu przepisu. To lepiej może jest posłużyć się tymi wielkościami takimi uznaniowymi, 2,5 szklanki. No w każdym razie jest praca domowa, w której macie przekształcić przepis w taki sposób, żeby kolega pracujący w bazie księżycowej mógł z niego skorzystać i upiekł taki sam doskonały sernik. Dziękuję bardzo.